powiedzieć, że jest informacja techniczna. Że numerek, który otrzymaliście przy zapisywaniu się, należy przypiąć z przodu. Ale jeżeli któryś zawodnik omyłkowo przypiął swój numerek z tyłu, to bardzo proszę, aby to przepiął tak, jak to należy. Chodzi o to, żeby można było sczytać numer w momencie dobiegania na metę. Witam Was, kochani biegacze, wszystkich gości, którzy przybyli do nas, do tych malutkich Mamy czteroosobową czołówkę na pierwszym okrążeniu. Zostały się Państwo siedzieć, ale widzę Tomasza Wójcika z Ród, widzę Tomasza Klicha, widzę pana Wojciecha Patryckiego oraz numerem 47 pana Henryka Fabiana. Witam na wszystkich zawodniczy. Proszę Państwa, w tym różowym stroju myślę, że należy się gorące brawa. To jest właśnie pani, o której mówiłem, reprezentantka Polski w tej atletyce, pani Violetta Frankiewicz. Tak jak już mówiłem, rekordzistka. Numerem 33. Pan Wojciech Wójtowicz. A tu zanim rozpoczęli całe bieganie w Rudach, i myślę, że to oni zaszczepili takiego sportowego ducha tutaj w tej miejscowości. W 23 widzę pana Włodzimierza Mamonia. Oczywiście brawa należą się każdemu zawodnikowi, który tutaj przebiega.
I z numerem 5, proszę Państwa, przebiegł Pan Andrzej Korzewski. Chciałem tylko powiedzieć, że Pan Andrzej Korzewski od 1989 roku biega amatorsko sobie. Tak mu się ten sport spodobał, że w tym roku przebiegł już 1000 kilometrów. Ja myślę, proszę Państwa, że te, ponieważ umiecie docenić trud zawodników, którzy co prawda są na początku, dopiero mają około 3 km w nogach, ale to już dla niektórych jest wiele. I z numerem 26. Pani Marzena Florek z Krakowa. Dwa słówka na temat pana Tomasza Klika. I zbliża się pierwsza kobieta. Nie trudno się domyślić, że jest to pani Wioletta Frankiewicz. Widać, że nie tylko w biegach z przeszkodami, ale i na płaskich dystansach też bardzo świetnie sobie radzi. Następnych zawodników z numerem 33 i z numerem 10 zbliża się pan Marcin Karaś z Makowa Podhaleńskiego. Też serdeczne gratulacje. I tuż za nim następni zawodnicy, trzeci w tej stawce zawodników, pan Krzysztof Badera. Też co roku przyjeżdża do nas na bieg, bardzo serdecznie. Grupa ławą biegnie. Pan Paweł Łukasz Kółka, przepraszam. W trasach polskich biegów. Od wielu lat czołowa zawodniczka w biegach ulicznych. Pani Aleksandra, tak jak już mówiłem wcześniej, w tamtym roku zajęła drugie miejsce w 8. A z numerem 7 pan Michał Wittner z Wilamowic. Na co dzień kolarstwo górskie, LTB. Dziś postanowił sprawdzić się w biegach ulicznych. Tym biegiem rozpoczyna drugi tysiąc z numerem 58 pan Wojciech Wojtyła i z numerem 37, a tu z numerem 97 pani Sylwia Byrska. I brawa dla kolejnych zawodników. Pastwa Grzegorz mijał właśnie naszą metę. 53, pan Piotr Pryś z Krakowa. Adrian Stanaszek z Grodziska. Proszę Państwa, pan Adrian Stanaszek namówił swojego trenera. A z numerem 50. Tak, jest, gratulacje, brawa oczywiście dla zawodników wszystkich. Pan Marek Pich. O najstarszym zawodniku.
naszym zawodnikom, numerem 32 biegnie pan Marek Musiał. Zawodnik, który startuje w ultramaratonach, na przykład 164 km w Fuji w Japonii oraz w biegu 24 godziny 2 lata temu. Przebieg w tym okresie czasu 107 godzin. Mieszkaniec Ruth. Janusz Ślagor. Przepraszam, on... Ostatnie okrążenie z numerem 55 pan Marcin Żwawa rozpoczął. Jak powiedziałem, brawa należą się także Państwu za to, że potraficie docenić trud włożony przez tych zawodników. Teraz proszę Państwa, serdeczne brawa właśnie z numerem 14 i z numerem 22. To są ci zawodnicy, którzy są najstarszymi zawodnikami w naszym biegu. Nie, to jest, przepraszam, 25 numer, tak? Ale z numerem 14 biegł pan Jan Chor. Brawa dla numeru 54, pan Sławomir Gibas. Władysław Gacek, także brawa, ostatnie okrążenie rozpoczyna. W biegach pan Wojciech Baczyński, z numerem drugim. Do całkowite zdrowie wygrywa. Nie mogę jeszcze powiedzieć z jakim czasem, to za chwileczkę się dowiemy o cenie. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że mamy drugie miejsce z numerem 47. Pan Jarosław Gniewek, no, także legenda biegów ulicznych. I ostatnie miejsce. Pan Tomasz Wójcik, mieszkaniec Ruch, ale obecnie zawodnik francuskiego klubu Negre Pelis. Pan Tomasz, kolejny zawodnik, który kończy na bieg, numer 51, pan Dawid Hejm, jeszcze biały. I mamy, podajże z numerem 30, tak? Kończy, tak jest, kończy zawodnik. Nie wiem, czy zauważyłem dobry numer. Ale organizatorzy tutaj pasali figle i nie napisali mi, że to jest 30. Która właśnie w tym momencie biega na metę. Tak jak już mówiłem, reprezentantka Polski w wielkiej atletyce. Bardzo serdeczne gratulacje. Z numerem 13 pan Zenon Zabo. Z numerem 33 także kończy bieg. Zawodnika z numerem 52 pana Jacka Kurka z tytułu. I z numerem 19 Janusz Wójcik. Także serdeczne gratulacje. Kolejny zawodnik z numerem 21, który... Także Rudze. I z numerem 9 pan Krzysztof Badera. Nie umożliwia mi moje życie, wiesz, roboty, rodzinę, też dbać. No i przygotowuję się w sumie na cały sezon, bo to będzie maraton na jesień. Dziękuję bardzo. W tym czasie na metę przybiegła druga kobieta z numerem 90, tak? Pani Agnieszka Cadek, Zabierzowa. A to ja w takim razie jeszcze na sekundę do mnie, panowie. O, i trzecia zawodniczka na mecie oraz Michał Bittner z numerem 7. Serdeczne gratulacje, kolejni zawodnicy. Z numerem 4 pan Dariusz Pakuga. Z numerem 23 Damian Dyrcz. I kolejni zawodnicy z numerem 92. Uwaga, następny, który będzie wbiegał na metę i kończy bieg, tak jak pan Andrzej Torzewski. Bardzo proszę nie wchodzić na jezdnię. Pan Wojciech Wojtyła także ukończył bieg z numerem 37. Dobiega pan Mateusz Madej. Oraz kolejna pani na mecie z numerem 97. Pani Sylwia Byrska. Klub francuski Negre Pelis. Jak tam sukcesy, jak zawody? Na pewno owoców, jabłek. A wieczorami trenuję w klubie Negre Pelis, to jest taka mała miejscowość. Gratuluję.
I kolejny zawodnik z numerem 56, proszę Państwa. Pan Łukasz Jurkowski w momencie. Także proszę jeszcze nie wchodzić na jezdnię. Z trasy. W takim długim okresie biega się tutaj na swojej ziemi. Super. Zwięźle. Jakieś sukcesy tam, na holenderskiej ziemi? Nie, dopiero zaczynam pracę do sportu, także mam nadzieję, że sezonu jest. Czyli za rok przyjeżdżasz i próbujesz walczyć o zwycięstwo, tak? Dziękujemy za przyjazd. Numerem 40. Pan Adrian Stanaszek, który w tym roku, tak jak już mówiłem, przebiegł maraton warszawski i z numerem 32. Pan Dominik Krawczyk. Kolejni zawodnicy, 42, pan Sebastian Szczepański oraz 39, Henryk Fabian z Zatora. I z numerem 50, nie wypada wypominać wieku, ale zawodnik z numerem 50. A jutro jest rocznica urodzin Jana Pawła, podziękuję, muszę 15 godzin. Także rozgrzewka przepisze się wieku. W tym wieku taka rozgrzewka, tylko gratulować i bić brawa. I z numerem 20, mieszkaniec Przybradza, Ślagor. Janusz. I kolejni zawodnicy dobiegają do nas. Michał Sofiński z numerem 41, przepraszam. Także uczestnik maratonu warszawskiego. I z numerem 57 Wojciech Wójtowicz. 10 km w nogach, a finisz jak na 200 metrów. I z numerem 55 pan Marcin Żwawa. Gratulacje dla pani Sabiny Wyśligy. Nie, 12, przepraszam, z numerem 12 pan Łukasz Mirocha. I numer 26 Zenon Glanowski, Sosnowca. I z numerem 33 bodajże podwinął się Cholewa z Suchej Beskidzkiej. Bardzo serdeczne gratulacje. I na mecie mamy również pana Sławomira, brawa. Dawid Leszczyński z Zatora. Przyjazd do naszej miejscowości. Panie biorą dwa pytania. Po pierwsze, skąd informacja o tym biegu, skąd chęć wystartowania tutaj? A druga sprawa, jak plany związane ze swoją korowną dyscypliną? Gratulacje, brawa dla kolejnych zawodników, którzy kończą bieg. Nie chcę przerywać tutaj z panem wieloletnią rozmowy, ale bardzo serdecznie proszę o brawa i gratulacje dla zawodników, którzy właśnie kończyli. Przede wszystkim gratulacje do okazji urodzenia córki. Nic pięknego niż macierzyństwo, a mam nadzieję, że plany związane z karierą zawodową powiodą się. Wszyscy siedząc kiedyś na telewizorach będziemy gorąco trzymać kciuki za świetne wyniki. No i oczywiście bardzo dziękujemy za te, które dostarczyła pani nam do tej pory, tak? Czy to w Pekinie, czy na innych zawodach. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gratulacje, brawa dla pani Wioletty oraz dla sąsiadów.
Tak jak już mówiłem, też jedna z legend biegania po biegach ulicznych. Jeżeli się nie mylę, to kolejny zawodnik kończy bieg z numerem 11. Gorące brawa, proszę Państwa. Bardzo serdeczne gratulacje, gdyż dzielnie, mężnie dotrzymywał kroku. A więc jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo w dzisiejszym 8. I zapraszamy wszystkich, proszę Państwa, tutaj dla Pani... Proszę bardzo, mamy zwycięzcę na mecie, ale proszę zobaczyć determinację tych ostatnich. I zapraszamy wszystkie dzieci po papuszki. To jest córka Pawła Wójcika. Przyjechała razem z nim z Holandii, a więc mamy... Czyż nie mówiłem, że to żywioł, proszę Państwa. I także serdeczne gratulacje. Nie tylko dla tych, którzy zwyciężyli, ale także dla tych, którzy biegną, aby zaliczyć tylko uczestnictwo. A mamy tutaj kogo? Serdeczne gratulacje także dla Miłosza. To nie jest tak, proszę Państwa, że Miłosz przegrał. On po prostu taktycznie rozgrywa to z tej strony. Wyobraźmy sobie, że to jest pan strażak, a biegamy go z prawej strony i z lewej strony wracamy. I tu jest też wasza meta. A więc i start, i meta jest w tym miejscu. Należy tylko obiec pana strażaka i nie zrobić mu krzywdy. Proszę panowie, chłopcy, zejdźcie z drogi, bo już właśnie wracają dziewczynka. Uwaga, nie przebiegamy, mamusia, no. I finisz, tak jest, brawa. Mamy pierwszą zawodniczkę, drugą, trzecią. Nie ma przewracać. Momencik. Panowie, wszyscy za linię. Wasza noga nie może przekraczać. O tak, jest tu jest pan międzynarodowy sędzia, więc... Uwaga! Bardzo proszę odsunąć się, proszę Państwa. Odsuwamy się. Uwaga! A ja w tym czasie, zanim dziewczęta klas 4-6 nie wrócą, bardzo proszę o zgłoszenie się do pana sędziego głównego, pana Zenona Granowskiego z numerem 26, pana Władysława Gaza. Finiszujemy tam, finiszujemy wszystkie! Gratulacje do pierwszej dziewczyny! Finisz! Dopóki nie przebiegniemy mety, to jeszcze nie jest... Proszę Państwa, dziewczyna na miejscu czwartym po raz trzeci z rzędu. 3 lata z rzędu czwarte miejsce zajmuje. Z tego co pamiętam tą dziewczynę. A pamiętam, gdyż to moja córka. Walczymy, walczymy do końca, tu jest panowie w czarnej buzie, jeszcze walczy do końca, tu jest, no, świetnie!
Uwaga! Gratulacje! Pierwsze, drugie... Trzecie miejsce! Tak właśnie wyznaje się zasady. Nie przeszkadzamy sobie. Na miejsca. No i później będzie tak łatwo, 6 zawodników, tylko 3 miejsca. Zapomnieli powiedzieć, że liczymy 4, 5, 6, pierwszy 3 opada. Mam uwagę, nie wchodzimy na jezdnię, nie wchodzimy na jezdnię, gdyż Finz jest wręcz sterujący. Dawaj Mateusz, dawaj, dawaj, dawaj! Zaczynamy, Mateusz, piękny finisz! Rewelacja, proszę Państwa, no. Ja zapraszam tutaj Panią. Proszę Państwa, w tym momencie tak zapraszamy do środka na coś ciepłego. Potrzebujemy oczywiście pół godzinki na to, aby móc ogłosić zwycięzców biegu głównego i w kategorii Open oraz w kategorii... Brawo! Dziękujemy za przybycie ponowne na naszą drogę. Trzecie miejsce, puchar dyrektora. I pierwsze miejsce oczywiście pucharu organizatora. Gracias.
Myślę, że nie jeden 30-latek, który nigdy nie był na takich zawodach, pozazdrościł mnie wam formy, energii. Ale oczywiście! Wszystko przed nim! Wszystko przed nim! Proszę Państwa, w tym momencie tak, zapraszamy do środka na coś.